W dzisiejszym odcinku przed wami Halloweenowy chowany. Wszystko będzie polegało na tym, że 100 widzów będzie chować się w trzech różnych rundach, a każda runda to inna lokacja Halloween. A komu uda się wygrać, oglądajcie film do samego końca. Jeśli lubicie chowanego, koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał Rafa Plus, oczywiście z dzwoneczkiem, oraz wpiszcie kod Rafa to ja w sklepie. A więc widzowie, jak możecie zobaczyć, w dzisiejszym odcinku przed wami chowany na nowych złowieszczych ziemiach. Ja nazywam to farma, także ja im daję 2 minuty i zaczynamy. A few moments later. A więc widzowie, słuchajcie, minęły już 2 minuty i ja zaczynam szukać i z tego co widzę mamy tutaj pierwszego znalezionego, chodź tutaj kolego. Zawsze jest tak, że jak znajdę pierwszą osobę, no to raczej zawsze daję drugą szansę. Także byku, masz drugą szansę, idź się schować. Następnym razem jak cię znajdę, no to niestety będę cię musiał wyeliminować. Możecie się zostawić dla niego łapkę w górę tutaj, jako że miał pecha, ale tak naprawdę miał szczęście. No i kolejny chowany, 5000 łapek w górę pod tym filmem. No i słuchajcie, wchodzimy do pierwszej stodoły i w pierwszej stodole mamy pierwszego gościa. Tutaj niestety, no już drugiej szansy dać nie dałem, bo wiecie, akurat nam tutaj strefa powoli zaczyna przechodzić. Następnie wejdźmy sobie w to miejsce. To trochę dziwnie wygląda, to trochę wyglądało jakby, nie wiem, jakieś skiny dyniowe się w tym miejscu chowały. Nie wiem, czy widzicie, ale tu na górze mamy kolejne osoby, kolejne... Piotrek? Tak, Piotr? I koszajka. Pozdrawiamy was chłopaki. No i co, lecimy dalej. Na pewno weźmiemy sobie tutaj trochę leczenia. No tutaj kolega niestety również się schował. Teraz jak kogoś znajdę, no to dam mu zadanie. I zadaniem będzie to, żeby mi przyniósł shotguna. Oni mnie nie słyszą, oni o tym nie wiedzą. Ja polecę sobie teraz do tej głównej stodoły. Jak widzicie, strefa niestety nam tutaj nie do końca sprzyja, więc później przejdziemy sobie na inne lokacje. I słuchajcie, tu na górze ktoś powinien być. Dobra byku, chodźcie oboje. Robimy tak. Kto pierwszy znajdzie mi pompę Cerbera, zostaje. Macie 10 sekund. Dobra. Okej. Bardzo mi przykro tutaj, kolego. Dobra. Wy w dwójkę wiedzieliście, gdzie ona jest. Dobra, idźcie schować jeszcze raz. Także widzowie, ja lecę szukać i mamy tutaj pełno kroków. Strefy nie mamy. Mamy tu jeszcze strefę przez minutę niestety. Wyjdźmy sobie może na górę. To miejsce. Czy kogoś tutaj będziemy mieli? Wygląda na to, że nie. Dobra, przejdźmy sobie tutaj. Dobrze by było w tym sianie kogoś tutaj znaleźć i wydaje mi się, że na pewno ktoś powinien być... Ej, nie ma! Dobra, temu odpuścimy tutaj, temu odpuścimy. Sprawdźmy, czy... Ej, ktoś tu chodzi, ale tą miejscówkę sobie za chwilę zatrzymamy, jak strefa nas tutaj, jak strefa do nas przyjdzie. Strefa wyrusza za minutę. Ej, ktoś tam był, ale dobra, już zostawmy to. Ja bym rozwalił to drzewo, ja rozwalam to drzewo. Ej, i szczerze, to ja bym się schował na tym drzewie. Dobra, mamy tutaj drzewca, czyli kolejna osoba znaleziona. Co jakiś czas będziemy dawać jakieś szanse. Przepraszam cię, kolego, bardzo cię przepraszam. Szukajmy dalej. Tutaj jest coś zbugowane, bo tu się nigdy w to nie da wejść. O, widzicie? Ktoś miał farta, bo chyba ktoś mi tutaj stąd ucieka. Ja tak popatrzę jeszcze od góry. Dobra, nikogo tu nie widzę. Niestety nikogo tu nie widzę. Także zaczynamy od farmy, a przejdziemy na kolejne halloweenowe miejsca. I kolejnym halloweenowym miejscem będzie środek mapy. Dobra, zobaczmy na tym drzewie. No niestety nikt tu nie siedzi, ale ktoś... Ktoś tu chodzi. Dobra, ja tą dynię muszę rozwalić. Zobaczmy tutaj, czy kogoś mamy... Aha, w dyni nie, no ale może na dyni, no źle to powiedziałem. Zabierzmy sobie może coś do leczenia, jakieś kulki. Wejdźmy sobie tutaj, wyjdźmy sobie tu do góry i pytanie... Dobra, mamy bohaterkę. Dobra, bohaterka, chodź tutaj do mnie. Masz do zebrania w 10 sekund 10 kukurydzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ojejku, jeszcze mu się nie podnosi. Dobra, daję ci jeszcze 5 sekund, bo to trochę trwa. 1, 2, 3, 4. Dobra, zróbmy tak. Ile masz kukurydzy? Ile masz kukurydzy? Masz 9 sekund na schowanie się. Uciekaj. 1, 2, 3, 4, 5. Okej, on już poszedł. A patrzcie się, kogo tutaj mamy. Tutaj niestety mamy ziomeczka. Przytulmy go. Niestety został on zdradzony przez tamtego ziomka. Napiszcie, czy chcecie więcej, żebym im tam dawał szans. Czy po prostu mam szukać normalnie. Rozwalmy może sobie jeszcze to. No i słuchajcie. I mamy tutaj jednego pechowca, który jest dokładnie w tamtym miejscu. Mamy go wyeliminowanego.
Teraz widzowie będą chowali się na skleconych slajdach, czyli na kolejnej lekko halloweenowej miejscówce. I zostało im tylko i wyłącznie 14 sekund na to, żeby się schować. Zostaje 42 osoby, oczywiście minus ja, czyli 41. A few minutes later. Okej, więc ja zaczynam szukać i zacznę od najłatwiejszej lokacji, czyli od tego krzaka. Dobra, choinka, dawaj mi jakiś taniec świąteczny w 5 sekund, jak ci się uda, to masz drugą szansę. 1, 2, 3. Dobra, dawaj, dawaj, idź się chować jeszcze raz. Okej, okay, mamy tutaj spóźnioną osobę. Chodź, 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 nie bój się, chodź, chodź, chodź. Idź się schować, nic się nie dzieje, być może mnie nie... Dobra, dawaj, idź się schować jeszcze na slajd. Ej, jest kolejny ziomek, dobra, psychodeliryk. Przejdźmy dalej, gdzie tu się mogli pochować? Ja bym wyszedł może na jakieś tutaj takie, wiecie, lokacje, gdzie można sobie wejść tam pod dach. Ja pamiętam, że ostatnio na odcinku pokazywałem taką lokację dokładnie w tym miejscu. Dokładnie tu. Także, no chłopaki, niestety muszę was skasować. I ktoś jeszcze tutaj chodzi. I mamy tutaj content makera, czyli Kalmelka. On prawdopodobnie myślał, że ja mu nic nie zrobię, no ale niestety, kolego. Szczerze to myślałem, że ktoś tutaj będzie w środku. Kogoś słychać... Ej, wiecie co? Trochę się boję tu wchodzić, bo to czasami eliminuje, więc żebym tutaj nie... sam siebie nie wywrócił, że tak powiem. O, może tam wchodzić nie będę. Patrzmy tutaj na górę. Wydaje mi się, że ktoś mógł wejść dokładnie w tamto miejsce. Tutaj w podziemiach być może kogoś będziemy mieli. Zobaczmy do środka. Dobra, wygląda na to, że nie. Weźmy sobie beczki. Trochę się uleczyliśmy. I w sumie, gdzie ja bym się schował? Słuchajcie, ja schowałbym się prawdopodobnie gdzieś tutaj na ekranie. Jakbym sobie tak pomyślał, to prawdopodobnie schowałbym się gdzieś przy ekranie. Ale no niestety tutaj nie ma nikogo. Dobra, mamy tutaj niestety Bartuś, bardzo mi przykro. Dobra, kolejna osoba, no lekko za strefą. Wejdźmy tu do środka, wiecie co? Może to zróbmy w ten sposób. Bardzo mi przykro, kolego. Kolejna osoba jest wyeliminowana. I tam ktoś jest chyba. Chyba tutaj ktoś jest? No dobra, niestety tu już nikogo nie ma. Zostało 10 sekund do kolejnej rundy, do kolejnej strefy. Okej, sprawdźmy jeszcze, czy kogoś tutaj nie ma. No dobrze by było, żeby tutaj jeszcze kogoś znaleźć. Mamy tutaj NPC-ta. Sprawdźmy z tej strony. U góry nie ma. Tutaj mamy dynię. O, dobra, mamy jeszcze tutaj Martusie. Okej, dobra, widzowie, możecie przechodzić. Przechodzimy teraz do trzeciej rundy i trzecia runda będzie polegała na tym, że widzowie będą mogli się chować dosłownie w całej strefie. Jak wiecie, strefa będzie coraz mniejsza i będzie to już ostatnia finałowa runda. Widzowie mają jeszcze około 30 sekund na schowanie się. W grze zostały 32 osoby. Ja jestem ciekaw, czy ktoś będzie miał na tyle pecha, że przyjdzie gdzieś tutaj do mnie. No, widzowie, mamy choinkę, którą udało mi się znaleźć wcześniej. No tutaj kolega, można powiedzieć, że lekko się nadział. Następna osoba jest do dokładnie... Ej, jest dokładnie gdzieś tutaj w tym miejscu. Ja nie wiem, czy on nie siedzi na drzewie. Ej, ale by było, jak on by siedział na drzewie. No, rozwalmy to drzewo. Ej, nie siedzi na drzewie. Dobra, widzę go. Dobra, niestety tutaj kolega, no, musiał zostać wyeliminowany. Nie wiem, czy kogoś jeszcze nie mam pod sobą, bo ja jakieś tutaj kroki jeszcze widziałem. Ej, tu jest. No, dobra, to jest chyba on. No, kolego, niestety, ale kolejny ziomek został wykasowany. No, niestety, ale tutaj koledzy muszą zostać wykasowani. Kolejna osoba, 27 osób. Zobaczmy, czy mamy kogoś w bunkrze. To mnie najbardziej tutaj zastanawia, czy my mamy kogoś w bunkrze. Wejdźmy sobie do środka. Ej, bili bomby. Ej, wezmę sobie to na później. Zabierzmy sobie jeszcze jakieś fajne przedmioty może do przechodzenia. Idealnie. Pytanie, czy ktoś tutaj jeszcze jest? No, niestety. Niestety. Ale miejscówka bardzo dobra. Nagrywałem takiego trolla. No nic, jako że ja mam miotłę, czyli fajny halloweenowy przedmiocik. No to wiecie co? Polecę sobie jeszcze po medal na raft. Tylko nie wiem, czy się wyrobię z tym, żeby go zabrać. Także jest 26 osób w strefie. No i co? Pomożemy sobie w takim razie w ten sposób. Tylko ja właśnie muszę wylecieć jak najszybciej stąd. Aha, ten gościu... Nie zniknął mi. Okej, 110. Okej, mamy go skasowanego, 25 osób. Użyjmy sobie miotły i przelećmy do strefy. Pytanie, czy w środku kogoś tutaj będziemy mieli. Dobra, mamy liska. Okej, wejdźmy do tego domku tutaj. No niestety, kolejna osoba. Ej, szara bohaterka, ty chodź tu na chwilę. Chodź. Bohaterka, zadanie jest dla ciebie takie. Znajdź dla mnie jedną osobę, którą wyeliminuję.
Ale sobie chłopak. Dobra, jeszcze jedną. Dawaj, jeszcze jedną. Okej. I damy mu jeszcze szansę. Okej. Dobra, mamy go. Czy on miał tutaj te nóżki? Ja sobie tak tutaj się zająłem kim innym i on w tym momencie mi po prostu zwiał. Dobra, już szukamy normalnie. Weźmy sobie tutaj Billy Bombą, zaatakujmy ich. W sumie czemu nie? Dobra, widzowie, strefa już jest naprawdę bardzo mała. Wydaje mi się, że tutaj kogoś możemy mieć za kamieniem, ale niestety tutaj nikogo nie ma. Okej, tutaj kolega idzie za strefy. Ej, byku, co ty robisz? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. O, jest, mamy go zaznaczonego. On chyba o tym nie wie, że ja go tutaj... Dobra, mamy go. Kamy, co? Ile w ogóle ludzi? Dobra, weźmy może tego krzaczka tutaj w takim razie, jak on nam jako pierwszy się tutaj napatoczył. Kolejne osoby. No widzowie, to już będzie totalny random. I może zrobimy... Ej, tu kolega ma tarczę, więc może tego kolegę... Okej, jeden leży, drugi leży, trzeci leży. 12 osób. Jak zostanie top 5, to zrobimy Rafa Mówi. O, tu ktoś jest. Dobra, 47 dostał. Dobra, Kichan. Nie wiem, czy ktoś tu z pompą nie stał. Okej, następny. Przeładujmy sobie broń. Czy ktoś jeszcze z tyłu stoi? Nie. Dobra, następny, top 8, czyli jeszcze 3 osoby. Dobra, raz, dwa. Ej, nie przeżyjesz? Dobra, 6 osób. Dobra, mamy top 5, ustawcie się wszyscy w linii. Rafa mówi, wszyscy idziecie na kucaka do mnie. Rafa mówi, podskoczcie. Kucnijcie. Ej, dobra, mój błąd, przepraszam. Rafa mówi, kucacie cały czas. Rafa mówi, podskoczcie, a później kucnijcie. Wstańcie. Rafa mówi, wstańcie. Machnijcie kilofem. Rafa mówi, wyeliminujcie dwie osoby. Kto tam się zeliminuje, no to ten przegrywa, nie? Oni tutaj walczą między sobą. Ale to jest złe. Dobra, dobrze, ale jeszcze nikt nie zginął. Dobra, Rafa mówi, stoicie w miejscu. Rafa mówi, stoicie cały czas w miejscu. Rafa mówi, możecie się ruszyć. Kucnijcie. Okej. Rafa mówi, odskoczcie. Rafa mówi, przybliżcie się do siebie. Mega blisko musicie być wszyscy. Rafa mówi, mega blisko i uderzcie się zbierakiem. Rafa mówi, stop. Rafa mówi, wejdźcie do strefy i wyjdźcie. Kto pierwszy zgarnie medal za chwilę, ten jest bezpieczny. Okej. Rafa mówi, wyrzucamy apteczki. Rafa mówi, podskakujemy. Dobra, Rafa mówi, wyrzucam 3 apteczki. Kto wygra, ten wygra. Dobra, jeden leży, drugi leży i wygrywa. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek wygrywa. Sprawdźmy, kto to wygra. Ja ginę. Także widzowie, w dzisiejszym odcinku chowanego wygrywa Fiblo Zadymiarz. A jeśli wy chcecie brać udział, wbijajcie na Discorda i wpadajcie na te filmy. Trzymajcie się, na razie. Cześć!